I witam tam gorąco w kolejnym odcinku Bitcoin Phoenix, przewidywania Da Vinci. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Ethereum, Litecoinie i XRP, czyli dokładnie tych kryptowalutach, co sądzi Da Vinci, jak one się zachowają w kolejnych dniach i tygodniach. Bez zbędnego rozmawiania tutaj na temat czegokolwiek innego, wchodzimy na audycję. Zaczniemy od Ethereum. Yeah, sure. Let's check out Ethereum. You can see today, Ethereum did not hold up well with the prices of Bitcoin going up. I widzimy, że dzisiaj Ethereum nie za ciekawie tutaj sobie poradził, jeżeli Bitcoin tak wysoko tutaj sobie wskoczył na taką cenę. When I get a lot of people sending me messages saying how altcoins don't go up unless Bitcoin goes up. Altcoin doesn't go up unless Bitcoin goes up. And that is a bad, bad stance to have. No i ludzie tutaj do niego często piszą albo mówią, ale przecież jak Bitcoin idzie, to altcoiny też powinny iść. No przecież jak Bitcoin idzie, to też tutaj jest razem powiązane. No i on mówi, że to jest bardzo zła idea. To believe that this... Albo przeświadczenie. This is the case. Is setting yourself up for disaster. For the most part, yes, that is correct. But what w większości tak, to jest prawda, ale what the market does is the market is designed to take the most money from the most amount of people most of the time. Market tak działa, żeby wziąć największą ilość pieniędzy od największej ilości ludzi w największym czasie, przedziale czasowym. And so when people have one specific belief in one thing, in one way, the market will take advantage of that and wipe you out. Gdy ludzie mają właśnie takie przekonanie o takiej rzeczy, a nie innej, no to wtedy market zrobi właśnie taki ruch, żeby to przekonanie zamienić w popiół. So consider that when you hear these these constant calls are saying, oh, the market only does this when this happens, or for example, altcoins only go up when Bitcoin goes up. That... No i jeżeli macie takie przekonania, że na przykład coś się dzieje i wtedy to się dzieje też na markecie, albo jak altcoiny idą, to Bitcoin idzie też, albo jak Bitcoin idzie, to altcoiny idą też, to... That's setting yourself for some serious disaster, man. I to po prostu powoduje to, że prawdopodobnie będziesz miał nieciekawe życie albo na tradingu, albo pchasz się w tragedię. If you're trading on that kind of piece of information, because as I've said before, the market will take your money and humble you really quickly. Market weźmie od ciebie pieniądze i po prostu stanie się pokorny bardzo szybko. So consider that. So, with that said, Ethereum is showing the signs of that. And I remember somebody asked me, hey, you know what? What do you think about Ethereum jest tego dobrym przykładem. Ethereum, I think that the chart looks bad, but I have a feeling that I'm just based on feeling and not any on the charts. Wykres wygląda źle. That it was going to go up, but I was wrong. Because my feeling was wrong. Ale myślałem, że po prostu moje przekonanie, moje uczucie tutaj mówiło mi, że Ethereum tutaj pójdzie lepiej niż sobie poradził. No po prostu pomyliłem się. The chart said it all. This is not good. Wykres powiedział wszystko. To nie jest dobrze w tym momencie, jeżeli chodzi o Ethereum. And what's it doing right now? It's touching the 200-day moving average. W tym momencie Ethereum dotyka 200-dniową średnią kroczącą. I nawet na chwileczkę zeszliśmy poniżej tej 200 daily moving average. But still, it's not looking very good. We have a lot of M's. And remember what I've said. Ale to nie wygląda za ciekawie. Mamy dużo M-ek na wykresie. When the market smiles at you, right? Jeżeli market uśmiecha się do ciebie, to It's ready to take your money, man. To po prostu jest gotowy na to, żeby wziąć twoje pieniądze. Ready to take that money. It's got those goggles on there. Ma te gogle tutaj u góry, też widzimy. Yeah, but it already took the money. I mean, we had that big red candle.
Ale przecież od razu już tu widzimy, że wziął pieniądze, tak? Do you think this money taking from the smiling face, is it over? Is Ethereum now maybe due for an uptrend, or is it going lower with the highest probability? Czy myślisz, że te pieniądze, które tutaj wziął market, to już jest zakończona ta strefa, w której się znajdujemy, czy jeszcze więcej weźmie market od nas pieniędzy w Ethereum? What do you think if it breaks this line down here? If it breaks down here, what do you think? It's very smiley. It's... Jeżeli przebije ten uśmiech, który tutaj zarysował, tą linię, no to co myślisz, co się stanie? It's really, really smiley. Yeah, it's not. It's going to take somebody's money if it breaks this line. Jeżeli przebije tą linię, no to weźmie kogoś pieniądze. Down here, sorry people, you're going to be crying if it breaks this line. It will. It's going all the way. I mean, pretty much. Let's see if we do. What's it called? AB equals CD analysis. Where we're going? Sprawdźmy analizę ABCD. Let's call that a red. Duplicate that. Clone. So we do a little bit of AB equals CD analysis. You could pretty much say that Bitcoin's going to break back down to here, which is the breakout level, which would probably make the most amount of sense, right? The breakout level right here or here. This is the breakout candle. I would say this is the breakout candle right here. Czyli zarysowuje linię i tutaj mówi o tych breakout, czyli cena, czyli linii poziomej, dzięki której jeszcze tutaj Ethereum może się zbliżyć do niej. Yeah, there we go. So, I mean, it's coming back here, right? Once it breaks this level. And it's gonna break a... Jeżeli przebijemy tą granicę, to wraca na kolejną, która jest niżej. A lot of hearts, right? And might even come even closer down here. So, be careful, people. Nawet może zejść jeszcze niżej, także uważajcie na Ethereum. Charts are saying one thing, my heart saying another. Wykres mówi jedno, moje serce, no niestety, mówi troszeczkę inaczej. In the end, it will... Yeah, sure, we have to go with the charts and your past performance just proves that you going with the charts is... No ale tak naprawdę powinniśmy iść z wykresem, a nie za głosem serca i twoja przeszłość mówiła nam o tym, że zawsze szedłeś za wykresem, a nie za uczuciami. It's just perfectly fine. But let's say Ethereum will go down, and in the same time Bitcoin will go up. Maybe in US dollar the price will stay like roughly the same, or won't go even that low. But in Bitcoin terms, in Bitcoin price terms, it will go significantly lower with a high probability. That's probably the case. Yeah. O, i Chris tutaj podpowiedział, czyli bardziej tutaj będą te spadki w porównaniu do Bitcoina na Ethereum niż dolara. Możliwe, że Tether tutaj będzie mniejszy ten spadek, jeżeli ktoś jest, niż w porównaniu do Bitcoina. Probably, but don't count on it. Yeah. Prawdopodobnie, ale po prostu nie licz tylko na to. We'd have to like take a look at the US dollar case on its own in order to, let's do that. Oh, look at that. That's pretty good. Do we have a longer chart somewhere of a US dollar price? Let's go to maybe, let's try Bitfinex. Przejdziemy teraz na USD. Yeah, Bitfinex. Czyli w porównaniu do dolara na Bitfinexie jest. This might be fine. Bitfinex, yes, third one. That's not so bad. O, i teraz widzimy, że jeżeli porównuję to do dolara, to nie jest aż tak źle w tym momencie. Looks pretty nice. Yeah, I like this. A dollar chart looks really good. Jeżeli porównamy do dolara, to wygląda wyśmienicie ten wykres. It's really, really good. Bardzo dobrze. Wow, a totally different chart here. Zupełnie inny wykres, jeżeli tak go porównamy. Yeah, the different notations make it really, really difficult. Like, you have to take a lot of things into consideration, man. It's crazy. Yeah, that's pretty good. I like this chart here. I hated the chart on Bitcoin, but this chart is like completely different.
W porównaniu do wykresu Bitcoina, który nienawidzi tutaj w tym momencie Da Vinci, to na dolarze to wygląda wyśmienicie. Because we have like the W forming here. Mamy literkę W, która się formuje tutaj. Right? And it's formed on the weekly too. Right? Clearly we have a beautiful weekly bottoming pattern here. I na tygodniowej też się świetnie tutaj klaruje. And then we're almost breaking out on this. And it looks like it wants to break out because we've broken the weekly. We've finally broken through the 13 EMA and closed above the 13 EMA. I widzimy, że na tygodniowej chce tutaj mieć breakout powyżej 13-tygodniowej MA, moving average, czyli 13-tygodniowej średniej kroczącej. Weekly, not yet, actually, we have to wait until Sunday. Ale musimy poczekać do niedzieli, jeżeli chodzi o tygodniowe zamknięcie. But yeah, I mean, wow, and look at the Bollinger Bands. They're like, the weeklies are squeezing tighter than... I tygodniowe Bollinger Bands też tutaj zaciśniają tą cenę Ethereum i widzimy, że tutaj może być wystrzał. Okay, I'm not gonna do that. Nie będę tego robił. Come on, stop it. Przestań. Wow, did you say that? Oh, dirty mind, never mind. Come on, cut. I can't cut it. We always have one take. So yeah, but so actually you are bullish on the Bitcoin chart. So everyone who wants to take some inspiration, on the US dollar chart, yes. Everyone who wants to take some inspiration from that, maybe. Czyli jeżeli chodzi Ethereum do dolara, to jest to bardzo pozytywna bullish pattern. Yeah, you can take it into consideration when you are trading against US dollar or TUSD, for example. But yeah, let's put the Bitcoin chart aside for now and have a look at this Ethereum US dollar chart, where it looks way more bullish in your opinion. Sprawdźmy teraz właśnie, jak wygląda Ethereum w porównaniu do dolara, gdzie wygląda wiele lepiej niż oczywiście do Bitcoina. Yeah. It's like, I mean, it was pumping like crazy today in US dollar, but it didn't pump so much as Bitcoin. That's why it's in the red in Bitcoin. Chris mówi, że pompowało tutaj w porównaniu do dolara, ale jeżeli porównujemy do Bitcoina, no to niestety nie, no bo wiadomo, że Bitcoin miał astronomiczny wystrzał, także no, nie ma szans. Well, we have like a completed devil on the weekly. And mamy kompletny devil na tygodniowej. It's a 3-to-1 devil, so yeah, we're going higher. It's crazy, as you say. Usually, when in i idziemy na pewno wyżej. Doubt, when in doubt, zoom out. In this case, when in doubt, just switch the denotation into US dollar, and then you have a completely different picture. Czyli zobaczcie, czego się uczymy, że jeżeli nie jesteś pewien, to najpierw po prostu patrzymy na większy obraz, większą przestrzeń danego projektu, czyli większą skalę czasową, ale jeżeli na przykład jeszcze nie jesteśmy tutaj dokładnie potwierdzeni tym faktem, no to możemy wejść już na zamiast Bitcoin w porównanie do dolara. Exactly. It's dokładnie. The picture is like completely different here. And wow, I'm really liking this chart. And if we stay closing above 13 EMA, and this candle, this weekly candle closes above 13 EMA, that's a very positive sign. Jeżeli zakończymy powyżej tydzień, czyli w niedzielę, powyżej tej 13 tygodniowej średniej kroczącej, to jest bardzo pozytywna wiadomość. And let's see here, what do we got on a daily? We don't got much happening, maybe a little bit of a... We got some W. Sprawdźmy, co się dzieje na dziennej. W action, yeah. I mean, like, oh my god. This is pretty screaming, buy me. I też mamy literkę W i po prostu to krzyczy do mnie. Kup mnie. I'm going to the moon. Oh my god. Idę na księżyc. God. Look at this thing. Oh my god. Oh my god. Yeah. Czyli W. Widzimy, że W, W, W. I no, podekscytowany jest tutaj Da Vinci, można powiedzieć, Ethereum, jeżeli chodzi w porównaniu do dolara. So many W's, man. So many W's. Yeah, exactly. I mean,
Wow. Wow. Well, the Bitcoin charts like the opposite, complete opposite. Incredible. Incredible. Bitcoin zupełnie przeciwnie się tutaj pokazał, ale jeżeli chodzi o dolara, wow. I have a lot of Ethereum, so I'm not going to chase anymore. So. Mam dużo Ethereum, także nie będę tutaj dokupywał, ale. If somebody wanted to get some, again, you know how. Jeżeli ktoś tutaj chce wziąć udział, no to żeby kupić Ethereum w takim wypadku, to oczywiście może. We know how you do, right? Yeah. You want cheap, man. Ale wiecie, jak to trzeba kupić. Cheap, czyli tanio. You want the market coming to you. Yeah, so you want some Ethereum. Market ma wrócić do was. Right. Don't go buying at this price here. You can get some at some cheap, low discount bargain, rolling that back to prices Walmart style. Yeah. Nie kupuj w tych cenach, tylko zawsze idź do Walmartu, odpowiednik Biedronki w Polsce, czyli idź do Biedronki i zawsze szukaj tych tańszych cen. Right. Cheap man, sale, for right sale, here. Only today. Wyprzedaż. You could get some like, okay, you can go back to, like if you're really thinking, oh no, the rich is going higher, but you know what, you just gotta wait for your, you have to wait for the 61.8, and this is probably gonna go a lot higher. Before it gets back to the 61.8, probably about right about here. Czyli trzeba czekać na 0.618, czyli to jest około 148 dolarów na zakup Ethereum i wtedy, jeżeli to zejdzie do tej ceny, wtedy kupujesz. And then, you know, you can set your 61.8 buy order probably about here at $148 or something. W okolicach to, co powiedziałem, 148 dolarów. Like that. So, yeah, I think that's probably where this is the area where you'd look for buy for discount buys, depending on where this is, right? This really ends up because this is a daily candle. We don't know where it's going to end up, and we probably think a few more days of higher highs here. I think before we roll back in. I prawdopodobnie jeszcze będziemy tutaj parę dni mieć wyższych cen, dopóki wtedy już nie opadniemy i wtedy będzie ta strefa zakupu dla nas. And then we have the oh my god, I'm just looking at this. We just have the 200-day moving average. Oh man, it might break out from here and not look back. I mamy jeszcze dwie inne moving averages, czyli średnie kroczące tutaj, które się pojawiają i może się tak zdarzyć, że nie powróci do tej ceny poprzedniej, jeżeli będą one przekroczone. Ethereum likes to do that a lot to me. It can pump like crazy indeed. Exactly. It can pump like crazy. Ethereum może tutaj pompować jak szalone. I mean, just remember January 2018, like $1,400. I mean, that was. Pamiętajcie, jak w styczniu 2018 roku Ethereum $1,200. Was in the end of the bull market. It's a different scenario. Ale to był oczywiście koniec hossy, także to jest inny scenariusz. But just thinking about that, it can really pump like crazy. Ale Ethereum może naprawdę pompować jak szalone. Yeah, when it usually takes off from the 200-day moving average, it doesn't look back. Yeah. Jeżeli odejdzie 200-dniowej średniej kroczącej, to po prostu już nie powraca do niej. Yeah, it doesn't. So, yeah, I hope you have some Ethereum. Mam nadzieję, że macie troszeczkę Ethereum. All right. I mean, I think that's the perfect conclusion to end up the Ethereum. You are already going to it. Perfect. So now, for everyone watching, make sure you show some appreciation, smashing up the like button, and also leave your favorite altcoins in the comment section down below. Within the next episodes, we might pick some of them up. Leave them down below, and also very important, leave also a reason why we should analyze it down below. Not only the name, guys. Leave a reason and start some discussion in the comment section. Jeżeli chcecie zobaczyć swoją kryptowalutę, którą naprawdę cenicie, wejdźcie na oryginał tego filmu, który jest w linku i po prostu dajcie komentarz. I nie tylko komentarz, ale też opiszcie, dlaczego chcecie, żeby ta kryptowaluta była opisana, czyli opowiedziana w kolejnej audycji DaVinci'ego. I oprócz tego też zapraszam na lajki. Jeżeli możecie, dajcie im, należy się za tą ciężką robotę.
So now, before we wrap up today's episode, we wanted to check out also number 3 and number 4 in the coin market cap ranking, or number 2 and number 3 in the altcoin ranking, XRP and Litecoin. So w tym momencie przejdziemy też na XRP i Litecoin. Vinci, we know we have a lot of XRP fans out there. What are your views on the XRP chart actually? Jakie jest twoje zdanie na temat XRP? Well, you can see that it crossed the 200-day moving average, and this does not look good priced in Bitcoin. No i widzimy, że przekroczyła 200-dniową średnią kroczącą, to znaczy przebiła ją w dół. No i nie wygląda to za ciekawie. At all, especially since this wick here. I saw this wick and I thought, wow, this is going to get eaten, and it's coming back to eat this wick. I dzięki tej świece z tym tutaj ceną, która spadła jeszcze niżej, możemy widzieć, że jeżeli spadliśmy poniżej tej ceny tutaj, to też to nie za ciekawie świadczy. Co tutaj pije nasz Chris? Jestem ciekaw. This tail of the candle here, and man, it's coming back down. So where, and this, I don't like this bottom here. This bottom was just terrible. It didn't make. Idzie po prostu jeszcze niżej. Nie lubię tego wykresu, co tutaj się dzieje. Like a W, like it did here. Yeah. It just went straight up. Yeah, that was the news. I widzimy, że po W poszło w górę, no ale dalej tutaj nie mamy. Chris jeszcze dodaje, że to był news event, czyli prawdopodobnie X-Rapid, jakiś ten wystrzał na XRP. It was X-Rapid announcement. That was a news event. So yeah, it's probably gonna actually try to come all the way back down here. All the way down here. I prawdopodobnie zejdzie jeszcze niżej, do tej właśnie ceny tutaj, 4000 chyba satoshi. Before it actually starts to actually move again. Yeah. And really, I would throw on the 90% loss here. Where? On this guy here, let's see here. Yeah. What do I got? Prawdopodobnie w 90% jest przekonany o tym. 1.9, because this does not look good. I think it's got to come all the way back, at least to the 90%. Aha, że przejdzie do 90% jeszcze niżej tej poprzedniej ilości. Level here. If you want to take a shot beforehand, you can take a shot at 78.6, because it's gonna break this. Prawdopodobnie spadnie na Fibie do 786 albo do 09. The price is 5,646 satoshis. And czyli do 5,644 satoshi. As you said, I mean, like always or like most of the times, you are correct, and I can really see that happening, especially because of that. The only thing, and this is why XRP is very strong, they have a marketing team, and they have sometimes big announcements popping in. As you already said, we don't. Czasami tutaj z XRP się dzieje tak, że no czasami też mają wiadomości, bardzo duże announcements, czyli no po prostu coś się dzieje, jeżeli chodzi o XRP, i nagle jest wiadomość. Have any impact on exogenous risks or exogenous factors. So whenever they decide to pump in some huge news, obviously, as always, XRP can still take off. But I'm pretty sure your TA is based on the fact that, or based on the assumption that there won't be any exogenous factors or news events. I twoja analiza po prostu tutaj się opiera na ten temat, że po prostu nie będzie tak jakiejś wielkiej wiadomości w stosunku do XRP, bo jeżeli będzie, no to może to XRP wystrzelić zupełnie i nie mieć korelacji właśnie z wykresem. Exactly. Yeah. Dokładnie. So just depending, as long as there's no tail risks or some sort of crazy event that I was not already priced into the market, we're coming down into this level here. And we're probably, maybe, you know what, we might bathe, maybe we might hold this level, actually. Może nawet tutaj będziemy w tym levelu, który on zaznacza, czyli 6097 satoshi. Because this is, now that I draw the Fib levels, this is a good possibility. And I wouldn't, if you have a lot of XRP, I wouldn't be a seller here, because it's oversold, way oversold. Is due for probably a little turnaround, probably going to turn.
Jeżeli bym miał XRP, to na pewno bym też tutaj może nie sprzedawał, bo jest wyprzedane na RSI. Także może jeszcze mieć nawet delikatny rally w górę. Around right in here as it comes down, eats a little bit, comes and creates a couple candles down here and then turn around and come back up. Może nawet mieć parę na dniowej świeczek w dół, ale może jeszcze mieć po prostu wzrost ceny, bo na RSI jest tutaj wyprzedany. But only to roll back down. Tylko potem po to, żeby jeszcze niżej spaść. After touching the 200-day moving average. So yeah, this is gonna break some hearts because it's gonna take a while. Czyli po prostu tutaj nie za ciekawe wieści, jeżeli chodzi o XRP, prawdopodobnie to będzie jeszcze niżej spadać. So you think it's not gonna happen overnight. Nie zdarzy się to przez jedną noc. Two factors taking into consideration, you think that a possible bottom would be 6060 Satoshi. Actually. So yeah, 6600 Satoshi. Prawdopodobnie najniższa cena, jaką spadnie, będzie 6600 Satoshi. Roll back up to the 200-day moving average, which would probably put us at 8600. I prawdopodobnie jeszcze dojdzie do 200-dniowej średniej kroczącej, około 8631. Approximate Satoshis and then come back down to... I potem spadnie do find the real bottom. All right. Najniższej ceny. All right. I mean, XRP is always a little bit differently behaving to the altcoin section in general. So that was a very interesting view on the XRP. And I think the last one is... Także dowiedzieliśmy się, jak będzie się zachowywał XRP i teraz przechodzimy do ostatniej kryptowaluty. You want to have a look at on the US or do you want to go to... Yeah, because I'm just now curious what the dollar's saying, right? Yeah. No. Aha, i teraz sprawdzam też jeszcze XRP, jak do dolara się zachowuje, nie do Bitcoina, żeby nie popełnili tego samego błędu, jak przed chwilą. And dollars... The dollar's like, there's not much to look at here. There's a little bit of a bottoming pattern. We have some volume coming in with today's spike of the Bitcoins, but basically the whole market's neutral. I do dolara też tutaj neutralnie wygląda, nie za ciekawie, wzdycha tylko, nic się nie dzieje takiego, więc nie ma tutaj takiej różnicy jak przy Ethereum. Right, it's absolutely not positive, not negative, but we got the squeezing of the bands, that's not a indication of direction. Ani nie pozytywne, ani nie negatywne, po prostu taki nudny ruch, mamy Bollinger's Bands, ale nic tutaj z tego nie wychodzi. It only indicates that a bigger move is coming. Prawdopodobnie większy ruch nadchodzi, ale probably gonna go a little bit higher. Prawdopodobnie pójdzie troszeczkę wyżej. But not something probably crazy high. Ale nie bardzo, można powiedzieć, szalenie. Let's see here. What can we do here to figure out if we're gonna go like higher in the dollar value. Let's see. 61.8, yeah, I guess we could go all the way to $58. Nawet może tutaj iść do 58 centów, jeżeli w porównaniu mamy do pary do USD. That'd make a lot of people happy if we're at $58. Unfortunately not. Powiedział $58, pewnie dużo osób dostało zawału. Że szkoda, że to nie jest prawda. Oh damn, yeah, so 58 cents. 58 centów jest w zasięgu. Seems like a good target. That's not so bad actually. That's pretty much a double. It's a possibility we could get up there and roll back down. But honestly, yeah. Jest taka po prostu możliwość, ale prawdopodobnie spadnie jeszcze niżej. Pretty much not doing anything and we gotta wait and see. I want to see some more of a bottoming pattern. Chciałbym jeszcze potwierdzenia tutaj na wykresie takiej najniższej ceny XRP, ale tego potwierdzenia tutaj nie widzę. Yeah, the weekly shows a better bottoming pattern. Na tygodniowej to troszeczkę lepiej wygląda. I'd go with this. Yeah. The weekly showing a better bottom pattern. Jeżeli chodzi o tygodniowe, no to nawet mógłbym tutaj coś jeszcze postawić. Zobaczcie, jak się zmienia decyzja, jeżeli chodzi o do Bitcoina, a do dolara. Then the daily. Yeah, right here. Yeah, you can see it right here. Right?
It's not as great, but you know. Nie do końca ta literka W jest tutaj zarysowana, ale jest. That's good enough. Good enough to say, yeah, we're coming up here. Wystarczająco, żeby powiedzieć, o, idziemy w 58-9 centów. When in doubt, zoom out, isn't it? Exactly. Perfect. So, yeah, you got lots of evidence that we're coming up to 58 cents level. Perfect. So, and that's it. Now we go to the little brother of your big project Bitcoin, Satoshi. We go to Litecoin right now. So. Także stwierdził, że no, nawet można wejść, jeżeli chodzi o XRP. A teraz przejdziemy na wielkiego brata LTC. Litecoin. I'm sorry, man. At least one joke per episode. Now we are getting to Litecoin. The younger brother, what are your thoughts on the Litecoin chart? And we are actually very interested because from that point of view, we can also go into your conclusion for the altcoin section in general. And also we will wrap up all the thoughts in the end in a conclusion. Okay, teraz możemy przejść do Litecoina. Jeszcze na koniec zawiniemy cały temat. Dowiemy się podsumowania małego od DaVinci'ego, a na razie przechodzimy do Litecoina. Well, looks like Litecoin's a little bit overbought. Wygląda na to, że Litecoin na RSI jest troszeczkę za bardzo wykupiony. Here on the weekly chart, looks like it wants to probably roll over on the. Prawdopodobnie będzie chciał delikatnie spadać. Weekly, daily. Na tygodniowej, a na dziennej. Same thing. It's podobnie. Just like, looks like the dailies already started to roll over. I'd be careful here because this is not a clean rollover. It does look like. Byłbym tutaj ostrożny, bo to nie jest taki naprawdę potwierdzony spadek jeszcze. It's emming out here. I would not go and run and do any kind of like leverage shorts on this though. I would be careful here because it looks like it wants to like do a FU move and then come back down. Nie dawałbym na pewno teraz shorta, jeżeli chodzi o Litecoina, bo może jeszcze zrobić taki ruch w górę, bo nie jest dokładnie tutaj zarysowana ta MK i może zrobić ruch w górę i dopiero w dół, czyli jeżeli ktoś by poszedł shortem, teraz mógłby być zlikwidowany, zanim jeszcze pójdzie niżej Litecoin. Yeah. So be careful people, if you're doing any leverage trades there. A lot of these markets are trading like forex markets. And they will do that FU move before they actually make the actual move, and you can tell that this thing has ran out of steam and it wants to. Czyli naprawdę tutaj para opuściła, można powiedzieć, Litecoina. Come back down. We don't have any new volume coming in. Nie mamy nowego wolumenu, który się pojawia. Right, looking at the volume, it's not that compared to the overall volume. There's nothing new coming in really. So this is just a pump, pump on probably on the fact that it's happening event. It's not a real move. So be careful here. To nie jest prawdziwy ruch. Prawdopodobnie to delikatna pompa naszła, więc. Not saying it can't go higher, but. Nie mówię, że nie pójdzie wyżej, ale. Odds are low. Yeah. Bardzo małe prawdopodobne. Okej, okay, mamy wszystkie główne rzeczy, które chcieliśmy mieć. Mamy już też 33 minutę. Nie będziemy tutaj całego filmu tłumaczyć, bo potem jest podsumowanie. Podsumowanie mamy, bo jeżeli ktoś uważnie słuchał do tej pory, to podsumowanie nie jest potrzebne. Także mam nadzieję, że tutaj wszystko wiecie teraz, jeżeli chodzi o predykcję DaVinci'ego. No i kontynuujemy. Kontynuujemy, walczymy dalej i jest gitara, można powiedzieć. Także dzięki za wszystko. Życzę wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.